No, witajcie kochani. Jestem w kuchni, kroję sobie pieczareczki do zapiekaneczki. I taka naszła mnie refleksja, bo przypomniała mi się ostatnio rozmowa z taką jedną znajomą. No i posłuchajcie, jak to jest, jak te kobiety się starają dla tych mężczyzn. Oni idą do pracy, kobieta, która jest w domu, załóżmy, to musi ugotować obiad, posprzątać, poprać, no to wszystkie wiemy, jak to jest, no wszyscy też wiemy, jak to jest, nie tylko my kobiety. No i taki mąż, no daje pieniądze tej kobiecie na to, żeby zrobiła zakupy, tutaj tralalala, żeby było mięsko. No wszystko, wszystko, on ma, nie może być głodny, tak? No, ale ja sobie tak pomyślałam. Moja znajoma mówi mi któregoś dnia tak. Wiesz co? Ja to już normalnie dostaję cholery. Cholery, tak. A ja mówię, dlaczego? Ona mówi, no ty sobie wyobrażasz. Ja tu na przykład robię obiad dla mojego męża. I tak. No na przykład właśnie jak kroję te pieczarki, dlatego mi się to przypomniało. Mówi, że postanowiła zrobić mężowi zapiekankę. No. Zapiekankę. I ona mówi tak. Trzeba je najpierw obmyć te pieczarki, tak? No niektórzy tam oczyszczają je tylko z tego piasku i tak dalej. Ja to osobiście też lubię je delikatnie ciurkiem wody troszkę przepłukać i tak dalej. No i ona mówi tak. Co ja się naobierałam tych pieczarek, nakroiłam. Musiałam te pieczarki z cebulką poddusić. Potem tutaj bagietki przygotować, zetrzeć ser. No można oczywiście kupić gotowy starty ser, ale wzięła te pieczarki, nałożyła na te bagietki, żeby zapiec w piecyku, w piekarniku, żeby ten ser się rozpuścił. I ona mówi do mnie, ile ona miała potem roboty. Mąż przyszedł, 5 minut zapiekanki, 3 chyba zjadł, obojętnie tam ile, niech się naje. I on, słuchajcie, bierze pilota, tak, bierze pilota, siada przed telewizorem i on już zjadł. A kobieta co? Musi wziąć znowu, posprzątać, pozmywać i mówi do mnie, tyle roboty, tyle czasu mi to pochłonęło, na tyle, żeby w 10 minut mój mąż sobie tylko zjadł i jeszcze dobrze, że podziękował. No i taka to jest robota. Także no ja nie wiem, proszę panów, czy wszyscy panowie szanują pracę kobiet, czy wszyscy panowie doceniają to, co my dla was robimy. Bo naprawdę to aż się czasami słuchać nie chce, jak niektóre panie mówią, że one muszą to, one muszą tamto, a mężczyzna co? Co on musi? Tylko do pracy chodzić? A kobiety też chodzą do pracy, prawda? No i co? No właśnie. Wyciągnijmy wnioski.